Sponsorem kanału jest XTB, polska platforma inwestycyjna o zasięgu globalnym. Safety.pl. Jesteśmy bezpieczni. Adrian Węgierski, MMA.pl, a ze mną Popuś i trener Popka Rafał Maciaszek. Witam bardzo serdecznie. Popek, na początku od Ciebie, jak wrażenia po zadymie i po konfrontacji słownej z Donem Kasjuszem? Nie, normalny dzień w biurze. Słabo te tarcze wyglądały Kasjusza, taki lajcik we mnie wjechał, bo jakiś taki jest otyły, jakiś taki troszkę silnie, mało dynamiczny, albo palił głupa, ale wyglądało to dosyć słabo. Okej, to jak w takim razie trener oceni tarczę dzisiaj Popka? W jakiej jest formie Popek i jak będzie ta walka z Kasjuszem wyglądała? Jak sami widzieliście, Popek jest w życiowej formie, jeżeli chodzi o szybkość, o wydolność, także tutaj jeżeli zagra głowa, także to zagra wszystko. Także jestem przekonany, że jest w stanie tego Kasjusza znokautować. Co było najważniejsze w przygotowaniach do Kasjusza? Czy forma kondycyjna Popka, czy te elementy techniczne, może jakaś konkretna taktyka na Kasjusza? Jest to taktyka, to jedno, ale wiesz, jeżeli trening ma być kompletny, musi być zrobione wszystko. I kondycja, i wytrzymałość mięśniowa, i głowa, także to musi zagrać wszystko. Bobek, a z czym Ty miałeś największe problemy w przygotowaniach? Ja zawsze miałem problemy jakby z kondycją w przygotowaniach. No tutaj tym razem, tak jak mi powiedział trener na ostatnich tam sparingach, że teraz moja kondycja, a z Normanem Parke to jest przepaść. Także sam to widziałem po sparingach, że po prostu nie zdychałem po tych sparingach między rundami i tak dalej. Także ja jestem dobry myśli. Okej, no to ja zapytam też trochę trenera, co jest najtrudniejsze w przygotowywaniu Popka do pojedynku i czy był posłusznym uczniem i wykonywał wszystkie założenia treningowe? Jeżeli chodzi o co najtrudniejsze, najtrudniejszego w sumie nie było nic, bo Paweł jest bardzo usłuchanym i bardzo skrupulatnym, jeżeli chodzi o przygotowanie się do tych walk. Także tutaj myślę, że nie miałem z nim większych problemów, robota była fajnie wykonana i myślę, że teraz to jutro będzie tego sprawdziane. Popek, to powiedz mi, gdzie upatrujesz największych atutów Kasjusza w tym pojedynku? Gdzieś tam w dystansie, w punktowaniu bardziej, w tą stronę bym jego jakby miał na niego patrzeć, to bardziej na tej płaszczyźnie, gdzieś w punktowaniu mnie i gdzieś w trzymaniu dystansu bardziej. Choć Kasjusz w ostatnich pojedynkach on walczy w półdystansie i on bardzo dobrze się czuje w półdystansie, mimo że on jest wysoki i ma duży zasięg. No zobaczymy, jak pójdzie jutro. Myślicie, że będzie chciał mimo wszystko walczyć z Popkiem w półdystansie? Wiesz co, no, te poprzednie walki, które toczył w tym półdystansie, to miał z zawodnikami wagi lżejszej. No, nie ma się co oszukiwać, no, to jest waga ciężka i to uderzenie naprawdę waży. Także jak tak zrobi, to dla mnie jest kamikadze. Też tak uważasz? Też. Jakie rękawice? Ósemki, czy jaka decyzja zapadła co do wielkości rękawic? Z tego, że wiemy, to są meksykańskie. Ósemki, czy nie wiadomo, czy ósemki? To są dziesiątki, z racji tego, że w ósemki wielka ręka nie mogła wejść. Trenowaliście, czy nadal urywasz głowę w tych dziesiątkach i nie zaważy to na tej sile ciosu, która jest Twoim dużym atutem? No na pewno będę miał lepiej niż Kasjusz z tymi dziesiątkami, jeżeli chodzi o zadawanie ciosów i o ich odczuwanie, bo jednak moja łapa waży dużo i no naprawdę, no, może Kasjusz mówić wszystko, co tam chce i tam grać tą pewnością siebie, ale jak go trafię czysto, no to będzie koniec. Ty wchodzisz jakby do dyscypliny Kasjusza, no bo Kasjusz jest bokserem, ale ty mówiłeś, że ty podczas treningów bokserskich polubiłeś boks. I pytanie, czy ty będziesz chciał kontynuować walki, kolejne walki właśnie w boksie? Zobaczymy, jak będzie przebiegł częściej walki, ale jeżeli jest tak fajnie w przygotowaniach z tym boksem, to zobaczymy, może zagoszczę na dłużej w boksie. Ty, Bobek, masz jakieś rytuały przed walką? Czy przy każdą kolejną walką masz coś, co musi wyglądać dokładnie tak samo, aby walka zagrała? Nie, ogólnie mówisz o samej szatni już przed walką? Na przykład. No to tam bardziej jestem ospały, bo tak na mnie działa forma stresu. Niektórzy tam sikają co chwilę, srają i wymiotują, a ja idę spać. Czyli trochę jakby zaleczasz stres snem, czy możesz zasnąć, bo generalnie jak jest duży stres, to raczej z tym snem nie jest łatwo? No właśnie u mnie jest tą stronę, że jak dopada mnie ta forma już rywalizacji, ten stresik już, że jesteśmy tam na miejscu, no to ja idę spać. To ostatnie pytanie do trenera, co jest najważniejsze na tą ostatnią chwilę przed walką, tą ostatnią godzinę, kiedy zaraz Popek będzie musiał wejść do klatki? Tylko i wyłącznie nastawienie się na tą walkę i wyjście, zrobienie roboty, także tutaj myślę, że robota będzie zrobiona świetnie i sami zobaczycie to jutro, jak wyjdzie. Okej, Popek, chciałem Cię zapytać o sytuację z Normanem Parkiem. Ty miałeś okazję z nim walczyć. Czy jesteś zaskoczony tą całą sytuacją? Nawet bardzo. No, nie wiedziałem, nie spodziewałem się, że Parke w ten sposób jakby się zachowa. No, waga została zrobiona. Jak widzicie, dzisiaj ważył Okmiński 98, także Parke dostał to, co chciał, a jednak spierdolił, nie? Także tutaj nie wiem, czy się wystraszył, czy dodarło do niego, że jeżeli tą walkę przegra jakby z chłopakiem, który zaczyna tą przygodę gdzieś tam i tak dalej, że jak przegra z nim, no to może być skończony gdzieś tam w rankingu, wiesz, w jakim jest, tak? Także o strach Parkera jakby nie podejrzewałem, że on się zesrał i uciekł, ale coś tam jest na rzeczy, coś tam musiało mu w głowie nie zagrać i jeżeli podjął walkę, wiedział o niej 3 tygodnie temu, tak, że mu taka walka ma się odbyć i zawija się samolot i leci, no to takie dziwne dla mnie trochę, niezrozumiałe. Mhm. Czy Ty, Popek, śledziłeś kartę walk? Jest jakaś walka, która Cię w jakiś sposób interesuje? Moja. A tak to niech się dzieje, co chce. Dobra, to jeszcze typ na walkę Zuzię Godlewska. Jak Ty widzisz ten pojedynek? Zuzię ją rozpierdoli na części. To jest Twoja koleżanka i mocno jej kibicujesz. No bardziej Zuzię z moją koleżanką niż ta druga. I tym optymistycznym akcentem bardzo dziękuję za wywiad, panowie. No i powodzenia na najbliższej walce. Dziękujemy. Dobrze jest mieć wybór, szczególnie w inwestycjach. Dlatego warto wybrać XTB. Ty decydujesz, w co chcesz zainwestować. Wybierz XTB i inwestuj w ponad 5,5 tysiąca instrumentów finansowych. Safety.pl. Jesteśmy bezpieczni.